Witaj u profesora Wojtka, rockday.pl. Sekunda wielka, czyli interwały. Dobra, sekunda wielka. Kolejny puzzle muzyczny, zaraz po sekundzie małej. Sekunda wielka. Przypomnijmy sobie tak, sekunda mała. Sekunda mała to po prostu były dwa progi obok siebie, zagrane melodycznie, czyli jeden dźwięk, drugi dźwięk. Harmonicznie, czyli tą samą relację dźwiękową złapaną równocześnie, to byłoby na przykład tak. A teraz sekunda wielka, czyli to jest po prostu analogicznie cały ton. To już każdy naprawdę zna to pojęcie. Cały ton i sekunda wielka to jest to samo. Na przykład piąty próg i siódmy, czyli po prostu dwa progi dalej. No i tak, ta odległość na gitarze zagrana gdziekolwiek, byleby były dwa progi dalej. To jest po prostu wszędzie sekunda wielka. To jest interwał, który zaliczany jest do interwałów dysonujących, czyli niewspółbrzmiących, aczkolwiek on troszeczkę lepiej brzmi już niż sekunda mała. Czy ja wiem, czy lepiej? I jedna, i druga jest oczywiście elementem składowym każdej skali, prawda? Prawda. Mówię prawdę, jeżeli to jeszcze nie tłumaczyłem, nie mówiłem o tym. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli tak, teraz powiedzmy zagramy go równocześnie, czyli powiedzmy mam dźwięk A na najgrubszej strunie, no i dźwięk B też na najgrubszej strunie, 5-7. To teraz muszę zagrać, żeby zagrać go harmonicznie, czyli tą samą relację dźwiękową, żeby zabrzmiało, żeby było słychać w uchu równocześnie. Muszę na przykład znaleźć ten dźwięk B na innej strunie, czyli dźwięk B jest idealnie się pokazuje na drugim progu, na piątej strunie, czyli bym musiał złapać tutaj piąty próg, a tutaj drugi. Uwaga! Dobra, nie szalejmy. A sekunda mała brzmiała. Sekunda wielka. Sekunda mała. W poprzednim interwale, w sekundzie małej, też mówiłem, jakie utwory się zaczynają, żeby waszym zadaniem było znalezienie utworów, które się zaczynają na sekundę małą. Tutaj w sekundzie wielkiej z kolei waszym zadaniem będzie nauczenie się oczywiście tej sekundy wielkiej, jak łapać, ale też znalezienie utworu, który się właśnie zaczyna na sekundę wielką. Ja akurat znalazłem jako pierwszy lepszy z brzegu Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. On się w ogóle zaczyna po prostu 5-7, po prostu. Mamy ten motyw. Ale nieważne, zaczyna się w każdym razie od tego motywu. Poszukajcie innych utworów w tym interwale. Teraz tak, jak to mamy praktycznie teraz ćwiczyć? Ćwiczymy po prostu w ten sposób, jak z sekundą małą. Po prostu ćwiczenie pierwsze w poprzek gryfu łapie sekundę małą. Każdy układ palców, który zrobię, ma złapać sekundę małą, czyli pierwszy próg i trzeci próg. Thank you.
brzmieć, zaczyna brzmieć tak w miarę zacnie, no dobra, w miarę zacnie. To się zaczyna dziać. No tutaj akurat, no tak, tutaj trochę się powygłupiałem, bo pierwsza rzecz jest taka, że po prostu gramy to w poprze gryfu aż do oporu, tak? No i wzdłuż gryfu też. Wzdłuż gryfu, no i w poprzek też, czyli taki poprzekutny. To ćwiczenie ma też właśnie na celu, tak, swoją drogą wyćwiczenie palców, ale też ma na celu to, żeby ucho się obeznało z tym interwałem, czyli dlatego właśnie zawsze gramy na przykład trzeci, piąty próg, nie kombinujemy, tylko po prostu 3-5, 3-5, 3-5, 3-5, później 3-5, 4-5, 3-5, 4-6, 5-7 i tak dalej, po prostu żeby to się nam w uszach się ten interwał odćwiczył, ale właśnie ja tutaj już pokazałem niechcący, ale chodziło mi o takie zagrywki, żeby już zaczynamy coś tutaj też działać z improwizowaniem, czyli na przykład jeżeli mamy na przykład na trzech najgrubszych strunach 3-5, 3-5, 3-5, ćwiczenie. Coś tam chyba Paul Gilbert grał w tym stylu, zresztą to jest dużo takich zagrywek. W każdym razie to też po prostu chodzi, w pewnym konkretnym rytmie gramy ten interwał i coś zaczyna z tego też wychodzić. Na przykład albo tu. Tak, oczywiście możemy przećwiczyć cały gryf, aczkolwiek będzie ręka tutaj napierniczała, bo to jest dość wymagające jeszcze w tym tempie zagrać. Tym bardziej używamy palca pierwszego, trzeciego, cały czas pierwszy, trzeci. Możemy używać drugi, czwarty też. Teraz na przykład, jeżeli możemy, też można byłoby, to już powiedzmy trochę dla bardziej zaawansowanych, nie wiem, trudno mi powiedzieć, próbować wykorzystać ten interwał na zasadzie takiego ćwiczenia rytmicznego też, bo powiedzmy łapię go, tak jak wcześniej łapałem 5-2, a najgrubszej strunie 5, na strunie 5 na drugim. Tak, można powiedzieć, zaraz to tam gra, tutaj najpierw gra ten, a później inaczej palce przekłada. Tak, dołożyłem do sekundy wielkiej, dołożyłem tutaj kwintę czystą do tego, ale to teraz się ocieramy znowu przy okazji interwałów, ocieramy się teraz o temat improwizowania, tworzenia utworów, temat skal, temat w ogóle blow mind, czyli rozwalania mózgownicy po prostu tym, że te puzzle, o którym tutaj, prawda, czytam gdzieś na innych kanałach, czy gdzieś w książkach, czy gdzieś w szkole muzycznej, czy gdziekolwiek, męczy się mózg. Te puzzle, interwały służą właśnie bardzo konkretnej rzeczy. To nie chodzi tylko o to, żeby... Ja jestem znawcą, ja wiem, co to jest na razie sekunda mała, sekunda wielka, prawda, i tak dalej. Ale po prostu mogę zacząć tworzyć. Tu akurat wziąłem na warsztat ten rytm najpierw sekundy wielkiej. Bardzo istotną rolę sprawia, odgrywa to, że gram tłumie nadgarstkiem, bo uderzam puste po trzy razy. Nawet sam się zaskoczyłem, nie używając interwału
żadnych innych pomocniczych, stworzyłem właściwie coś a la intro, a la jakiś motyw melodyczny, używając sekundy wielkiej w paru miejscach. Czyli tak, pierwsze było na najgłębszej 5, 2. Ten rytm cały czas ten sam, czyli pusta struna, znaczy nietłumione 3 razy, dy, tłumione 3 razy, dy. Później 8-5 na najgrubszych, 8-8 na najgrubszej, 5 na piątej. I ostatnia sekunda wielka na najgrubszej na trzecim, a pusta piąta, bo to też jest sekunda wielka. Najgorzej się przesuwać sekundę wielką przesuwać się cały ten układ harmoniczny o sekundę małą. To brzmi w ogóle masakrycznie, bo mam sekundę wielką, ale przesuwam się z kolei cały ten tryb tej sekundy wielkiej. Przesuwam o jeden próg, czyli pół ton, czyli sekundę małą. Trzeba przyznać, że zaczyna się znowu coś tworzyć. Kolejnym jeszcze ćwiczeniem teraz mi nawet wpadł do głowy, aczkolwiek opominałem go przy sekundzie małej, jest po prostu, no sekunda mała, troszeczkę trudno ją złapać, bo ona mamy odległość aż 5 progów, prawda? Na piątym najgrubsza, a tutaj na pierwszym piąta struna, troszkę słabo złapać go, trochę ciężko dla ręki, aczkolwiek no nie mówię, żeby nie grać, żeby nie było, że a, bo ten koleś na YouTubie powiedział, żeby nie grać. Nie, też próbować łapać, ale wtedy nie pomyślałem o tym. Ale teraz chodzi mi o to, że po prostu łapiemy ten interwał. Układ, dwie struny obok siebie. Na grubszej strunie zawsze ma być wyższy próg, a tutaj niższy próg, czyli tutaj na przykład piąty, drugi, tak jak mówiłem. Czyli po prostu musimy mieć dwa puste progi pomiędzy palcami. No to myślę, że to wszystko, że to jasne. Nie będę tutaj żadnej zamieszczał i ikonografiki, bo po prostu, czy infografiki po prostu, ale żeby to złapać ten interwał i teraz się po prostu przesuwać po gryfie w różnych miejscach, tak jak tutaj zagrałem, ale możemy też poprzeć, czyli na przykład coś takiego. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jeżeli mamy na drugiej strunie i trzeciej, to ten interwał nie jest taki, tylko jest o jeden przesunięty. To jest sekunda mała, a teraz jest sekunda wielka. To wynika z tego, że strojona jest tutaj kwarta, tercja, przepraszam. Tercjowo nastrojona jest struna G i H, natomiast pozostałe są kwartowo. Ale już przy dwóch najcieńszych strunach to ten układ piąty próg, drugi działa jak najbardziej. O, źle zapewne. Chodź tu. Nie brzmi to rozwalająco, mózgu to nie rozwali, aczkolwiek chyba może powodować oszalenie, ale wyćwiczenie łapania tego interwału. Czyli tak, przypominam, w komentarzach napisz jakieś sugestie. Napiszcie też w komentarzach utwory, które się zaczynają na sekundę wielką. No i to pogrywać sobie, bardzo proszę pogrywać.
bo będzie z tego sprawdzian. Tak mówi pan profesor Wojtas. Dobra, do zobaczenia.